Cześć, witajcie. Tutaj Xalon, a to jest kolejny odcinek serii OMSI 2 i dzisiaj Warszawa, linia nocna, ponieważ dawno takiej nie było. W sumie, no, cztery linie nocne chyba łącznie przejechałem, może nawet mniej w ciągu tej całej serii. No ale dobrze, linia N01 Warszawa, jedziemy sobie cię elektrykiem od Piotra, wydanym kilka dni temu. Oczywiście ten pojazd się pewnie nigdy nie pojawił nawet na tej linii warszawskiej, ale no, korzystając z sytuacji, że on jest w posiadaniu MZA Warszawa, no to z racji tego, że ta linia też jest przez nich obsługiwana, no to proszę bardzo. Wchodzimy sobie do kabinki. Już widzę, że szybki mi troszeczkę się ośnieżyły. Odśnieżyłem ogólnie dzisiaj ulicę, bo że tak powiem. Czekajcie, bo źle go włączyłem. Bo strasznie się ciężko mi jeździ po tym śniegu. Zauważyłem, dużo faili robię, a tak to będzie przynajmniej spokój. Dobrze, pytanie brzmi, czy przypadkiem dla tego pojazdu granie będzie za cicho? Bo to w sumie elektryk, on będzie cichutki. Włączymy światełka, włączymy te światełka, włączymy też grzanko. O. Mniej więcej tak. Teraz pytanie, czy on nie będzie za głośny, ale no dobrze, niech będzie. Wrzućmy bieg. I w ogóle to bym sterownik ogarnął. Tutaj będzie trzeba zastosować pewien trik. Może jest na to jakiś sposób inny. Zero dwa. Skopałem. 101 02 02 i niby mi się włączyło na nowo dwory, ale jest taki dziwny znaczek. I żeby sobie z tym poradzić, ja tutaj po prostu teraz wpisuję N01 na nowo dwory. I teraz jest N01 za 3, 2, 1, teraz, dokładnie. No i to niby działa, tak. Pasażerów raczej bym się na tych liniach nocnych dużej ilości nie spodziewał. Przyjechałem dwa kółeczka tutaj, nikt nie wsiadał, dosłownie nikogo nie było na przystankach. Także no będzie ciekawie. Może byśmy tak już w miarę się ruszyli stąd, bo niedługo w sumie odjazd za 4 minutki. No coś tam słychać, ten... Tu niby jakieś dwie babeczki stoją, ale one ewidentnie nie są zainteresowane moim towarzystwem. Dobra. Włączymy ciepły guzik, żeby jak coś to sobie otwierały. A ja jeszcze jedną rzecz sprawdzę. To wyrzucę. To wyrzucę. Powinno być. O, dobra. Teraz zmienimy na jeszcze coś innego zupełnie. Oczywiście, pierdoła tam, żadna się nie włączyła. 101 02 kierunek 02. Teraz będzie ten krzyżyk taki. Dobra, czyli one nadal nie wsiadają. Bo myślałem, że one nie wsiadają dlatego, że mam kierunek zły. Ale jak widać, nowo dwory. Ale jak widać, to nie ma nic z tym wspólnego. Dobra, bo czas tutaj widzę mi leci. Ja odjeżdżam 10 po, więc włączymy na 0,9. Nie wiem, czy tutaj będzie tylko piszczałka, czy nie. Odjedziemy o czasie bezproblemowo i się będziemy kierować na Następny przystanek nowodwory. metro Młociny. A ja sobie skręcę. W sumie nie jest oznaczone, który pas jest do czego. Pojedziemy tym. O, fuck. No tu się zaskoczyłem, wam powiem. Metro Młociny 03, czyli to jest ten przede mną.
śnieżę sobie jakiś tam pada, ale nazwijmy to, że jest temperatura ani nie minusowa, ani nic, więc on sobie tam troszeczkę lekko topnieje. Przystanek metro Młociny. I lecimy dalej. Ruchu nie będzie większego. Tu sobie można stanąć na spokojnie, bo i tak się tutaj całe opóźnienia da nadrobić. Następny przystanek, zajezdnia Żoliborz. Przystanek na żądanie. No i teraz czasami mam takie zjawisko, ale to w drodze powrotnej. Tutaj pan Tomasz Knapik mi zapowiada przystanek Główna. Pomimo tego, i to tak na każdym, za każdym razem, kiedy jest jakieś, kiedy jest jakaś zapowiedź, to jest zapowiadany przystanek Główna. To jest pewnie jakiś problem, może źle coś wgrałem, ale niech tam sobie będzie, nie? Zaświeciła mi się kontrolka jakaś. Niestety, idziesz w Ferszta, aha, że niby paliwo. Czyli trzeba pod... tu się chyba ładuje indukcyjnie te pojazdy w Warszawie. Bo chyba pantografu to nie ma. No nie ma, czyli chyba indukcją. Nie wiem, nie znam się. Jak to tam w Warszawie jest. No i z tą górką już bym miał problem. Jeśli chodzi o śnieg. Ktoś wsiada? Nie. I teraz pytanie brzmi, jak to w Warszawie jest? Czy ja się tutaj muszę zatrzymywać? Chyba nie. Ale niech będzie. Przystanek, zajezdnia Żoliborz. Przystanek na żądanie. Następny przystanek, Rozy. Bo ja też bym chciał, żebym miał w podsumowaniu te wszystkie przystanki wypisane. I teraz mam zawsze problem, czy Prozy to jest już ten tutaj przystanek, czy nie? Bo tutaj nad nim nie ma helpera, prawda? Czekajcie. Prozy 03, dobrze, czyli to mój. Okej, okay, także czekamy. A może włączymy ten śnieg, co myślicie? Zobaczymy, jak sobie będę tutaj radził. Czasami, w sensie nie wiem dlaczego, nie działa suche podłoża opcja. Jak się bym ślizgał, tak się nadal będę ślizgał, więc no niech to będzie. No, pocisk jest. Następny przystanek, Świderska. Przystanek na żądanie. Chociaż może i nie ma tego poślizgu? Nie wiem, jak to w sumie jest, bo tak jakbym... Czekajcie, a zahamuję też tak mocniej. Chyba nie ma. Czyli raz to właśnie działa, a raz nie, no. Tak to jest już z tym OMSI naszym ukochanym. W sumie to pasów za cholerę tutaj nie widać, ale chyba jest po mojej lewej stronie taki migający raz po raz. O ile OMSI ogólnie, wiecie, graficznie no nie powala, tak? To bardzo mi się podoba OMSI w nocy, że tak powiem. Te lampy fajnie dają klimat, szczególnie jak są widoczne z daleka. Ogólnie ten teren wygląda tak przyzwoicie, bym powiedział. Przystanek Świderska. Przystanek na żądanie. Nikt nie machał. Idziemy dalej. Następny przystanek, Stare Świdry. Przystanek Główna. Przystanek o! Na żądanie. O tym właśnie mówiłem. Jakby włącza się mi kolejna podpowiedź, której nawet nie ma na tej trasie. I czemu tak się dzieje? No to jest pytanie za 100 punktów. O nie! Nikt tego nie widział jak coś. Zapomniałem, że jadę znowu na śniegu.
a później znowu mi ktoś napisze, że Xolong, gdyby się bardziej starał, to by było więcej wyświetleń. Ale no to jest zagapienie się, no. Ja wiem, że oczywiście mógłbym, ale też nie... Też nie twierdzę, że na przykład źle wjeżdżam na przystanki. A też się ostatnio taki komentarz pojawił, że krzywo wjeżdżam, że coś tam, że do krawężników. Gdzie ja w krawężniki? Ja w krawężniki ostatnio wjeżdżam 0,2 razy na odcinek. Czyli zdarzają się odcinki, gdzie w ogóle nie wjeżdżam, a zdarzają się, gdzie wjadę raz, może dwa, tak? Przystanek Porajów. Ten nie był na żądanie, więc się ładnie zatrzymałem. Ale no niech będzie, Xalion złym kierowcą jest. Następny przystanek. Myśliborska. Przystanek główna. Przystanek na żądanie. No patrzcie, że to fajnie to wygląda, bo tutaj taka mgiełka się fajna utworzyła, czekajcie. O. Tam też fajnie te światła wyglądają tak w tle. No ogólnie, no OMSI w nocy wygląda spoko. No tak. Może nie wszyscy tak pomyślą, ale no według mnie jak się właśnie tak przyjrzy się na miasto, człowiek, to nawet to fajnie wygląda. Przystanek Myśliborska. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Tarchomin. Przystanek główna. O, i ten główna, no. Mi się coś ewidentnie zbugowało. Albo to może przez to, że włączyłem ten numer N01 na belce. No tego nie wie nikt. No. Z Tarchomina chyba ruszaliśmy linią 133. Jak dobrze kojarzę, ale to chyba była inna mapa. Jest taka oddzielna mapa, Warszawa 133. Oczywiście nie muszę też przypominać, że nagrywam te mapy warszawskie, niedostępne publiczne dzięki uprzejmości VZTM firma, czyli wirtualnej firmy warszawskiej, która pozwoliła mi właśnie nagrać te darmowe mapki z ich sklepu, żebym właśnie pokazał szerszej widowni, nazwijmy to tak. Mechofera. Mechofera. Przystanek główna. Przystanek na żądanie. Powiedzmy, nazwijmy to na potrzeby realizmu, że to jest awaria sterownika. Dobra, troszkę by trzeba nadrobić i zdążyć na tych światach przed nami. Bo one jakieś takie... Co tu się wyczyniło? Tylko one jakieś takie niemrawe były. Strasznie długo był sygnał przed zielony. No. A mogłem w sumie przejechać, bo hamowanie wymagało ode mnie gwałtownego wytracenia prędkości. Czyli miałem prawo, że tak powiem, przejechania. Przystanek Mechofera. Przystanek na żądanie. No ta kobitka i tak w sumie nie będzie tutaj wsiadać raczej. Wsiada czy nie wsiada? Nie. Następny przystanek Stefanika. Przystanek główna. Przystanek na żądanie. Znowu mi się świeci jakaś choinka na desce.
nie dość, że jest informacja o braku paliwka, to jeszcze tutaj coś się do mnie rzuca. Vorat Struck zu Gering. No nieźle. No tutaj pan przed nami też znacząco przekroczył prędkość, bo przez chwilę nie mogliśmy go nawet dogonić. A to się chyba skończy źle. Chociaż wyhamuje, patrzcie. Nawet się udało. Już mi zaczyna coś piszczeć nawet. Przystanek główna. Przystanek na żądanie. Przystanek Stefanika. I Stefanika na to wychodzi, że nie jest na żądanie. Więc się ładnie zatrzymamy. Jak nie jest, jak jest. A przynajmniej tak jest na plakietce na przystanku. Teraz zmienił pas. A nie, przepraszam. Tu się po prostu zrobiło takie rozszerzenie. Następny przystanek. Nowodwory. O, bo to już Nowodwory są. No, a chyba w stronę przeciwną będziemy jechali troszkę dłużej. Tu się chyba jechało 10 minut. W tamtą stronę się będzie jechało 15, jak dobrze kojarzę. Chyba tak. I tu jest przystanek Nowodwory 07, no chyba było. Bo to jest, którego z nich się rusza. Przystanek Nowodwory. E01. Tak. Chyba mi się zaraz zmieni plakietka. Tak, już jest metro Młociny. Teraz przystanek Nowodwory 12. To jest Nowodwory 12, dobrze. Już jestem opóźniony 2 minuty, tak? Super. A nie, przepraszam. Już wszystko działa. No to co, przesuwamy troszkę czas. 40 na przykład. Nadal ludziki żadne nie wsiadają. O, nie wgrałem tego. Rozpiski warszawskiej. Rozpiski warszawskiej. I na następne odcinki sobie wgram, jeżeli będzie jeszcze kurs tym pojazdem, a na pewno będzie. Następny przystanek Nowodwory. Lecimy, bo już nawet nabiło mi się lekkie opóźnienie. Nikt oczywiście nie wsiadał, klasyka. O, żeby mi nikt nie mówił, że się nie zatrzymałem na stopie. Proszę bardzo. Poszli. Znowu mi piszcze. Teraz to już w ogóle. Ja się nie dziwię, jak my nawet nie dojedziemy tam do tych metro Młociny, bo coś pierdyknie w trakcie, nie? O, przelecę rondo. Halko. Dobra, nie przeleciałem. Przystanek.
Przystanek Stefanika. Dobra, czyli jednak główna. Dobrze zmieniałem te zapowiedzi. Bo myślałem, że tam jeszcze na Nowodworach, na tym, wiecie, na pendelce, powinienem wcisnąć jeszcze raz. Ale jak się okazało, nie. W sumie jak nie ma tutaj pasażerów, w sumie to ja troszkę zmniejszę, żeby tak nie było. Dobrze by było, no i dobra, no. Niestety się nie udało. Stoimy, czekamy. Zawsze się lubię pobawić drzwiami tutaj. O, lecimy. Bardzo szybciutko widzę. Przystanek główna. Przystanek no, na bank. Na żądanie. Przystanek Stefanika. Główna. Na której to linii było? Kurczę, ja skądś to kojarzę. Ale nie pamiętam, na której to mogło być. Następny przystanek Mehoffera. Przystanek główna. I co, na całą linię nie wezmę żadnego pasażera? No nieźle. W ogóle też sprawdzałem inne rozkłady. Na przykład pojechałem, było przed drugą chyba jakoś, też nikt nie wsiadał. Da się oczywiście zmienić ilość oczekujących na przystankach w edytorze, ale no uznałem, że się nie będę tym bawił. Zmiana ilości ludzi na mapie w ustawieniach gry nic w tym przypadku by nie dała. Przystanek Mehoffera. Może tutaj ktoś? Bo trochę ludzików jest, ale widzę, że oni to są tylko tacy, żeby sobie pochodzić dla zdrowotności chyba. Następny przystanek Tarchomir. Przystanek główna. Przystanek na żądanie. Teraz Tarchomir. Tu mogę troszeczkę nadrobić. Do tych świateł jeszcze mam daleko, więc spoko. Chociaż będzie jeszcze okazja do nadrabiania na tej drodze, na tym wiadukcie takim. Ciekawe, czy dużo mam tego paliwka jeszcze. Gdzieś to tu było. Hamulec, sprzęgło, auto, tekstur. Temperatura, kompas. No nie widzę. No nie ma. Gdzieś było, zawsze widziałem, teraz nie wiem. O, paliwo. 21% jest. To jeszcze dużo. Za dużo ten. Dwa razy mi się wcisnęło przypadkowo. Albo ja skręcam tutaj, dobrze. Tutaj to trzeba na spokojnie. Myśliborska. No to go. Następny przystanek. Główna. Rajów. Nie. Przystanek. Główna. Przystanek na żądanie. No nie. Ale dzisiaj mamy pecha do tych świateł. Naprawdę. Co chyba ostatnio był ten fikcyjny Szczecin i wszystko nam się idealnie układało tam na tych światłach chyba. Szczególnie tam na tych długich takich na Solidarności to się chyba nazywa, to dzisiaj tutaj naprawdę w tej Warszawie to jest jakiś dramat przecież, no.
A, bo teraz wy nie widzicie. O. Bo było światełko pod kamerką. Przystanek główna. Przystanek na żądanie. Przystanek Morajów. Nie ma nic. Oczywiście w rzeczywistości to tam pewnie jest tłok zupełny na tych liniach. Ale no, OMSI to OMSI, tak? Następny przystanek, Świderska. Przystanek na żądanie. Tutaj to trzeba tak troszkę z werwą wjechać. Bo... No nie, no i werwa. Po co Xalon tyle werwy? Ten samochód ma moc, spokojnie. Chociaż nie wiem, to pewnie ma silnik elektryczny 160 kW. Także no nie wiem, czy faktycznie tak dużo mocy. 240 by tutaj nie włożyli raczej. Tu się chyba też zatrzymuje, nie? To jest ta... Świderska. Przystanek Świderska. Przystanek na żądanie. No, nie ma nic. Następny przystanek Rozy. Przystanek na żądanie. Rozy to dopiero tam gdzieś dalej jest za tą prostą drogą, więc można sobie nieco przyspieszyć. Już tak wyszedł z tego dość długi odcinek. Ale te mapy warszawskie to ja wam lubię po prostu pokazać całości, te linie. Jeszcze mi zostało z tej mapy 149 pokazać na nowo. Bo tam 149 to było jakoś na początku mojej przygody z OMSI. W ogóle chyba jak dzban wziąłem tutaj malowanie VBKM-u. Bo w ogóle ja jakby nie poznawałem tych wtedy malowań. Ja nie wiedziałem, co tam jest z czym. No i wtedy chyba się VBKM dowiedział, że ja mam dostęp do ich map. Ale jakoś to przyjęli nawet przyjemnie. I także tak powiem, mogłem nagrywać to wszystko legalnie. Później miałem epizod chyba z wirtualną Warszawą.pl. Też była taka firma, nie wiem czy nadal jest, ale chyba to się wszystko połączyło w jedną firmę. Nie pamiętam. Przystanek Rozy. Następny przystanek. Zajezdnia Żolin. I co? No i okazało się, że nawet nie byłem tego świadom, że ja jeżdżę na ich modelu, czy na ich teksturach, jakoś tak, bo po prostu mi... kolega, który tam był zatrudniony, to wszystko przesłał. Ale żeśmy to rozwiązali w miarę pokojowo, bo to tam... prawda, no, przeprosiłem za to, że wiecie... że była taka sytuacja. No i... odcinek został, wiadomo. Na mailu, żeśmy sobie tam pogadali z jakimś tam przedstawicielem tej firmy, no i tyle. Nie dziwię się, że te ich tekstury wciąż mam gdzieś wgrane w model Solarisa, to niezłe podsumowanie. Dzięki Windows. Gdzieś tam jeszcze mam, tylko że po prostu ich nie używam. To pewnie są malowania mobilisowe, tam widziałem ich kilka. Już wolę ściągnąć, prawda, na nowo, mieć pewność, co należy do mnie, co nie jest moje. I tyle. A tutaj napisałem, tak wpadłem na pomysł, że właśnie napiszę o pozwolenie pierw do VZTM firma. Bez problemu mogę nagrywać tej mapy dostępne dla każdego początkującego kierowcy, także
jest fajnie, bo mnie się po nich bardzo fajnie jeździ. Wam też się ewidentnie te odcinki podobają, bo wyświetlenia są ogromne po prostu. Przystanek metro Młociny. Przystanek końcowy. Jak na ostatnią moją tutaj pojazdu. Nieobecność i w ogóle, no to wow. Warszawa robi ewidentnie u mnie na kanale robotę. Dobra. Cyk. Gitara. No i to tyle w sumie. Dziękuję bardzo za uwagę. Te dwie kobity jak stały na początku odcinka, tak nadal stoją. Wy przemarzycie, szczególnie ona, no. Ale ona ma wąsa, patrzcie. To jest ta z tym? Z wą... A nie, to nie ta. Wąsa ma inna. Wąsa ma w takiej sukience chyba. W żółtej koszulce może? Nie wiem. Jakoś tak. Nieważne. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek w piąteczek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. A, znowu bym zapomniał. Ja się mam na tym żegnać. Już chyba w szczecińskim odcinku też właśnie o tym zapomniałem. Do zobaczenia. Babatki.